Hej, cześć, witajcie, z tej strony Michał, a dzisiaj wam pokażę dosyć prosty poradnik, za to przydatny do Apex Legends. Mianowicie wiele osób ma lagi w grze, sam czasem ich doświadczam. Jedyne co możemy na ten czas zrobić właśnie z takich prostszych rzeczy, to uwaga, wybrać serwer. Nie wklikamy nic w tym momencie, jestem na wersji PC, aczkolwiek na konsoli też da się to zrobić. Na konsoli macie tutaj inną opcję, wciskamy ją i dajemy tam chyba przycisk B na Xboxie, a na PS-ie po prostu anulujemy to. I tak samo zrobimy tutaj, o co chodzi? Czekamy około 60 sekund, czasem mniej, czasem więcej, nie wiem, jeszcze nie testowałem tego na dłuższą metę. Ale po prostu po włączeniu gry poczekajmy tak z około minutę i teraz tak. Powiedzmy, że już minął ten czas i chcę właśnie, żeby pojawił się przycisk centrum danych, bo go teraz nie mam. No to wciskamy Escape, ale nie wychodzimy z gry, tylko po prostu wciskamy anuluj. I w tym momencie pojawiło się nam centrum danych. Jeśli to wciśniemy, to możemy przewinąć całą listę dostępnych serwerów. Jak widzicie, tutaj jest Sydney 2, minus 1 ping, no, czyli nam przyspieszy i wejdziemy w czwartą gęstość. No to nie, nie robimy czegoś takiego. Patrzymy tam, gdzie jest ping najmniejszy i jest najmniej procenta utraconych pakietów. Jak widzicie, tutaj jest 100 i jest minus 1, to znaczy, że ten serwer po prostu padł na amen i że nie jest w tym momencie dostępny, więc szukamy no, tego serwera, który ma najniższy ping z mojej lokalizacji. Jak widać, mam najlepsze połączenie z Belgią i powiedzmy, dajmy na to przykład, że jestem GCA1, tutaj jest ping 37, ale by było trochę utraconych pakietów, a tutaj byłby trochę wyższy ping, ale zero utraconych pakietów, to sugerowałbym użyć właśnie tego serwera. No ale dobra, jeśli ten jest najniższy, jest pierwszy, dobra, no to możemy właśnie wybrać ten. Oczywiście szukamy tego zawsze, który jest najniższy. Dobra. Klikamy. Możemy się upewnić, czy jest, czy się wbiło, możemy jeszcze zmienić. A jak widzicie, wszystko działa. Dobra. No i nic więcej teraz w tym momencie nie trzeba robić. Po prostu klikamy kontynuuj i dobieramy grę. I teraz jest dosyć sprawa ciekawa, bo jeśli gramy ze znajomymi, to najlepiej by było, gdyby każdy z naszych znajomych właśnie to w tym momencie zrobił i użył tej funkcji, żeby wybrać ten najlepszy serwer, bo nie mam pojęcia, jak to później dobiera, jeśli chodzi, nie wiem, jak my jesteśmy na jednym serwerze, drugi znajomy na drugim i trzeci na trzecim. I wtedy chyba jest wyliczana, powiedzmy, średnia tych serwerów i całej grupy graczy, gdzie tak naprawdę jest uśredniony ten ping i pewnie z tym serwerem się łączy. Czyli na przykład dwójka jest najbardziej uśredniona, to się połączymy z dwójką. No to szukamy tego punktu jakby oparcia, na którym serwerze nam się gra najlepiej. Bo może być i tak, że jesteśmy oddaleni, nie wiem, w różnych w ogóle krańcach Polski, albo nawet gramy z innymi znajomymi z innych właśnie krajów w Europie, no to już wtedy to jest mniej skuteczne, ale powiedzmy, że jeśli gramy w tym samym mieście czy w województwie, no to powiedzmy, że to ma jeszcze jakikolwiek sens. No i teraz po prostu możemy włączyć grę i tak naprawdę cieszyć się niskim pingiem i prawdopodobnie nas nie wyrzuci z gry, bo to też zauważyłem, że potrafi fiksować te wszystkie po prostu zawieszki gry. No to na tyle tak naprawdę dzisiaj. Jeśli film się spodobał, no to oczywiście kciuk w górę, a jeśli pomogłem, no to tym bardziej ten kciuk by się przydał. No i napisz jeszcze komentarz, jeśli ten sposób ci pomógł. Co tu więcej powiedzieć? Subskrybujcie ze dzwonem, no i widzimy się już w następnym filmie. Siemano!